17 lutego w ramach pierwszego festiwalu kabaretowego w Tarnowie Pakademia, organizowanego przez Tarnowskie Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Paka, odbyły się dwa wydarzenia. O 18 w galerii TCK miało miejsce spotkanie z Marią Czubaszek, mające na celu promocję książki Artura Andrusa Każdy szczyt ma swój Czubaszek, biografii znanej polskiej felietonistki, dziennikarki, satyryka i pisarki, czy jak sama o sobie mówi, autorki rozrywkowej. Przysięgam Państwu, że ja tej książki nie czytałam i jeszcze powiem więcej, że jej nie przeczytam. Naprawdę. Wydaje mi się, że wystarczająco dużo głupot nagadałam Arturowi Andrusowi, tylko on był w stanie ze mnie wyciągnąć takie głupoty i w związku z tym uznałam, że nie będę tego czytała. Proszę nie brać przykładu z pani Marii, proszę tę książkę przeczytać i ja mam nadzieję... A niektórym bym radziła. Ja mam nadzieję, że uda mi się udowodnić państwu, że warto. Cechę, którą ja u siebie, można powiedzieć, lubię, to jest to, że ja nie traktuję siebie zbyt poważnie i mam wielki dystans do siebie. Nie traktuję siebie poważnie i nie traktuję zresztą zbyt poważnie życia. I wydaje mi się, że większość osób właśnie zbyt wielką wagę tego przykłada, kiedy tak naprawdę to wszystko jest dosyć przejściowe i to, co nawet Szymborska ostatnio w tym filmie, że życie czasem bywa znośne, tam był taki fragment, gdzie ona mówiła, że jesteśmy tu tylko na chwilę właściwie z taką wizytą. Jeśli chodzi o to życie tutaj, ja akurat nie wierzę, że jest jakiekolwiek inne, więc wiem, że to się w pewnym momencie skończy, że tak to wszystko jest przejściowe, że jedyne, co będzie stałe, to jest właśnie ta śmierć. O 20 w kinie Marzenie odbył się wieczór komedii improwizowanej, zorganizowany przez grupę Ad Hoc, czyli członków kabaretów Puk, Który, Ucho, Chwilowo Kaloryfer oraz Róbmy Swoje. W takim razie tytuł tej wspaniałej brodołowskiej piosenki brzmi Majonez w kominie. Tak! Oczywiście, że tak, pewnie, to jest super. Piosenka Majonez w kominie. 3, 2, 1... Bardzo się podobało, bardzo. Ale ja już widziałam w telewizji. No, bardzo dobrze, wspaniała rozrywka, taka nowa, inna troszeczkę od jakichś takich sztuk teatralnych czy czegoś. Także bardzo przyjemnie. Pierwszy raz jestem w takim typu występie. Bardzo mi się podobało. Uważam, że program rewelacyjny. No i ci młodzi aktorzy, to wspaniali ludzie. Widać po prostu ich poczucie, ich charyzma. No naprawdę są powinno więcej takich imprez, ja w Tarnowie troszeczkę. Był to pierwszy tego typu wieczór kabaretowy w Tarnowie i jak widać, tarnowianom od razu przypadł do gustu. Maciej Kozioł, Tarwizja.